Halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, witam Ci z Czerwenia i dzisiaj z nami jest naturalnie Czerwnik. Naturalny kefnik, kefnik naturalny, tak? Tak. No. Nie mogę się powstrzymać. Nie możesz się powstrzymać. No, nie mogę się powstrzymać. Da się to przewrócić, myślisz? Co przewrócić? Tu jakoś grawitacja słabo działa. Ale o co chodzi? Bo chcę tamten na górze rozebrać, to co na górze jest. To się nie chce przywrócić. Dobrze, dobrze. O, już. Pada, pada. O nie. Oj. Nie w tą stronę upadło. Tam jest, stoi pojazd, tam stoi. To może nie w tą stronę, tylko gdzieś tu. No. Oj. Wiesz co, póki się nie dotyka tego mojego pojazdu, nie ma nigdzie blisko żadnych obiektów jak to się nazywa, z kolizjami. To FPS są dobre. A jak obok są obiekty, to już się wtedy źle robi. Dobra. A więc miałem zrobić skrzynki, do czego potrzeba dużo kleju i to naprawdę dużo kleju. Potrzeba też trochę więcej lepszego metalu. Widzę, że po estacie G muszle się nie pojawiły, więc trzeba zbierać. Odczekać. Nie, jest więcej. Czy tam jest komponent kit pod wodą? Może. Co ty tam robisz, Jak że chcesz do FPS? metalu lepszego, to tutaj leżą te. O, ten ogień taki leży. Ogniste drewno, tak. Wiem, trzeba go przyspawać, bo już trochę ta baza laguje. Dobra, trzeba trochę wypłynąć na powierzchnię, bo postać się zaczyna dusić. Ja rozmontuję to. Ej, ja trzeba ten. Bo teraz znowu przyjdą te wredne roboty, no. Tak, znowu będę. Z 5 minut. A tu nie. Wyrosły te. Musi się podać. Jeszcze może to zdążę się podać. Mam wiadra przy sobie? Nie mam wiadra przy sobie, a niech to. Jest przy ścianie tam przy garażu. Tutaj trzeba dwukrotnie podać, już wtedy jak ogarniemy to nie będą przechodzić na niebieskie. To już jest naprawdę wkurzające. Znaczy, ja bym proponował zbudowanie większej piramidy, takiej, w której cały czas by woda, znaczy, byłaby w pełni automatyczna. I to też by było jakieś rozwiązanie. A właśnie był już ten update, w którym kukurydze się Nie pojazdy wiem, niszczy? nie wiem. Można sprawdzić, ale wątpię, że już Ja był. nic nie ściągałem. Też nic nie Zostaw. ściągałem. Cześć. Tu ananas. Te ananasy są wywredne, kurczę. Czyli ta anan... Czemu tak zrobili, że trzeba je dwa razy podlewać? Jak mamy taką metodę, to nie może to działać. Nie mam pojęcia, ale jest to denerwujące. Dobra, podlałem ananasy. Już można zebrać. No nie można. Bierzemy pełny inwentory. Tak, można. Wziąłem jednego ananasa już. Czemu ten się nie podlał? Co za chłop wredny. Co jest? No już. Chyba zebrałem idealną ilość muszli. 15 klej.
Ładny ten prąd taki. A co ty zrobiłeś z tymi rurami wszystkimi? Rurami wszystkimi co zrobiłem? No, bo FPS-y trochę spadły. Pod wodą leżą. Nie lepiej to przespałeś za czegoś? No, ja spawarki nie mam. A, okej. Czemu tu jest tak ciemno? A gdzie jest spawacza? No ty miałeś chyba ją ostatnio. Zgubiłeś. Czemu tu jest tak ciemno? Trzeba oświetlenie porobić, tu jakaś lampa stoi taka. Oświetlenie? No, zaraz ogarnę tu jakąś lampę, no szybko. Tak też można. Ten pojazd pod względem oświetlenia nie zawodzi. No i gdzie jest ona od razu jest? jechać. Wystarczy w dobrą stronę pojazd skierować. Będzie bardzo niesymetryczne, ale działa. Jakie skrzynki mają durability? Średnie chyba takie. Ani nieskończone? Wątpię, że nieskończone. Bardzo silne są na pewno. W porównaniu do takich zwykłych plosków. Bo to chyba nieskończone. No, na pewno. Dobra, wiesz co? Przydałby się taki zwyczajny metal. Ile zostało? Minutę. I będzie trzeba na pewno się zastanowić nad budową takiej większej piramidy, Po wiesz, co o my co te chodzi. rury ze sobą braliśmy? Po co one były nam? Nie wiem, ale możemy je odwieźć. Na złom. Do handlarza. No, jakieś Subaru słyszę. Za oknem. Tak? No, duszę się. No hej, duszę się. Pistolet mówi gdzie jest, bo zaraz one przyjdą te chłopy. Co ty no. tam z FPS-ami robisz? Zamknij tą bramę tutaj. Nie, nie, ciebie tu nie ma, nie ma ciebie tu. I nic nie robię z FPS-ami, tutaj coś zaczęło się. Roboty przyszły, to robię. A, to może być powód. Gdzie jest niebieski? Jakoś mało ich przyszło. Ale wiesz co, mam problem z zobaczeniem niebieskiego. No, nie, mało ich przyszło. Wiesz, chyba taki standardowy zestaw. Trzy pomarańczowe, trzy zielone. No tak, to już by strzelał niebieski. No on zawsze strzela. Dobra, no to myślałem, że gorzej będzie. Tam żadnych komponent kitów. Metal możesz pozbijać, wiesz, bo... Ała, co tu się stało nagle z tym... z rurami? Z czym? A, ja wiem, czemu tak laguje, bo te rury są wszystkie tak obok siebie leżą. Takie pojedyncze. No. Trzeba je rozebrać do skrzynek, opakować po prostu. O, no widzisz. No to już skrzynki tutaj przygotowuję, wiesz. To dobrze. Co? Nie da się zapakować dużej skrzynki do pojazdu, raz, dwa. No, szkoda to. Niestety.
Więc idzie na grzbiet. Co z tymi rurami teraz zrobić, no? Bo one się nie stakują. Patrzuj do skrzynek. Jest już miejsce? No, skrzynki się produkują. A ile ich tam się produkuje? 3 duże. No to się żeś narobił, to na pewno się nie zmieszczą te. Daj spawarkę. Mówię, że nie mam. To co, ja mam? A no, ja mam spawarkę bez kitu. Ale bym głupi, ale... O, tu jest takie fajne czy światło. Chcesz to zamontować na wejściu? Nie, nie na wejściu. O, ale fajne światło. No właśnie, powiedziałem to. O, coś może na wejściu, czemu nie? Tak tutaj, o. O tu. No. O tu. A czekaj, jak to żeby tu było? Szkoda, że... Drzwi są z tej strony, więc... Ciuła jest. Czekaj... Czemu nie mogę tego przespawać? No bo to jest nierówne, tu musi być na ten drewno w podłodze albo coś. Teraz będzie dobrze. Ty mówisz, że się naobiłem, no a weź zrób. Jak tu tyle komponent kitów potrzeba, aby zrobić te skrzynki duże. No może, może. Z tej strony są drzwi? Weź coś z tymi jurami zrób, bo 18 FPS mam. Ale tu świeci to światło, o kurcze. Zabiera bo jest inny na 20. Zabieram je i dam je... Nie wiem, tu? Dobra, to muszę się pozbyć. Gdzie te skrzynki są? Są one są zrobione już? Obierz. I jedna stoi na pojeździe. Możesz sobie przenieść. Ja zrobię magazyn jeszcze tutaj od razu obok. Znaczy fajnie by było zrobić magazyn automatyczny, że wiesz. Że do craftbota od razu bierze te elementy? No. To można potem ogarnąć coś takiego. Właśnie teraz, nie potem. To ogarnij. Ale to craftbota trzeba gdzieś przenieść, bo tam to będzie, wiesz. Czemu plecy garażu idealnie się nadadzą? Ale tam się nie zmieszczą skrzynki. Jak tutaj buduję też miejsce ale od razu. Po drugiej stronie, znaczy za garażem, po prostu plecy. Ale tu buduję miejsce na skrzynki, proszę. A tu jest blisko... lądu. Już nie, daleko już nie. To znowu jeszcze taka ściana. Ale przydałoby się zrobić to jako takie pomieszczenie mocno zamknięte. To potem się co buduje. Przecież tak teraz to nic nie zniszczy, bo od dołu to musiałoby... I co z tym... To są rzeczy niezniszczalne przecież. To pakuję je tutaj do tych. Zabrałeś jedno skrzynczy? Tak. A to one są pojedyncze? Co pojedyncze? One się pojedynczo trzymają te ły? No tak, one są z pojedynczych elementów. Myślałeś, że się stakują? Możemy je spalić. No właśnie nie można. Ale ty kombinezon sobie załatwiłeś? Kiedy je rozdobyłeś? Nie wiem, to jest chyba, to są fabryczne spodnie plus podkoszulek. No. Wiesz co, bo ja mam teraz 11 FPS, nie wiem co się tam na dole. Ja mam 39. Czemu? Nasz gorszy komputer. No, ale co mnie tak atakuje w PC? Co to za dźwięki? Jakieś powiadomień. To u ciebie. U mnie? A no. Z czego to idzie? Nie wiem no. Ja nie mam wszystko wyłączone. Ja nic nie słyszałem. U siebie. Nie mam pojęcia co to jest. A w telefonie mam wyłączone. Nie, to nie jest w telefonie, ja to słyszę, że w słuchawkach. Może to jakiś od Nvidii? Że za mało FPS-ów, uwaga. Kup RTX-a nowego. Nie mam... Nie, to cały czas jest. Co to jest?
Czyż tu rury leżą? Distrot? Nie. Tu te rury leżą, patrz, te. Co to jest? No takie coś na przykład leży pod wodą. Nawet kilka takich. Most przecież leży, most ogarnij. Ja nie umiem ogarnąć. Widziałeś, ja się wstydnie zamontowałem. Nie chcę ogarnąć ten głupie pip. Co to jest ten głupie pip? Skąd to leci? Ja nie mam pojęcia. A wciąż to masz? No, co chwilę się pojawia teraz. Co 5 sekund może. Czekaj, wezmę misę głośności i ty mi strasz, co to jest. Oj, nagle przestało pipczyć, co? Teraz u ciebie mikrofon wali. Nie, bo walnąłem w niego. Aha. No i przestało pipczeć, no. Co to jest? Po co było zbierać te rury? I tak ich tam masę zostawiliśmy. Tu one są. Inventory full. Kurde, jakby dało się je na przykład po 256 jeszcze sterować, to rozumiem, ale... No ale się nie da. Wyrosło. To zbierz. I sadzimy, czy co? Chociaż teraz będziemy jechać, to się nie opłaca. Dokąd chcesz jechać? No odwieź to i przywieź metal, bo to jest rzad. Niech przynajmniej po drugiej stronie mapy laguje, a nie u nas. Oj, co ty robisz? Nic takiego, tylko postawiłem. Dobra, co zrobić z... ananasami i boczułami, gdzieś przydałoby się schować. Jest jakaś fajna skrzynka tutaj może? Nie. No to schowam je w miarę bezpieczne miejsce do pojazdu. Znaczy to nie jest najbezpieczniejsze miejsce. Jak ktoś to zabrałem tę skrzynkę z pojazdu. Tak, właśnie chciałem do niej włożyć się, okazuje, że jej nie ma. O, dużo drewna tu mamy. Dobrze, nie narzeczam. Ale to na pojazd będzie trzeba postawić te pełne skrzynki. Nie, tutaj już zostawimy, tak? Zabierzemy ze sobą te rury przyspawane, które są połączone. Nie, to trzeba... Co z tym zrobimy? Nie wiem. No nie po to skrzynki robiłem, żeby jakieś głupiego siedziały w skrzynkach, co? Czemu tu brakuje klocków? Dalej te uły, ja chcę je spalić. Dobra, to jest czyny, czyli są pełne. No tu jeszcze leży fragment tego chyba. Co to leży tutaj? Czy to jest fragment? Nie, co to jest w ogóle? Tak, jest zakrąglone. Niepotrzebne. To tych też nie bierzemy już. Trzeba tylko metal.
To wiesz co, Tak, jeszcze jeszcze ogarnę przyczepę trzeba zrobić. do mojego Będzie samochodu teraz przyczepę co? ogarnę. Będziemy na dwa pojazdy powieziemy ten metal. Teraz startuję jeszcze z czyni, to będzie o wiele łatwiej jeszcze. No. To tam je rozpakujemy, podbudujemy z tego jakieś rzeczy i zapakujemy Przecież ty już masz metalem. przyczepę. Ale zrobię go drugą. To trzeba dowożenia czegoś. Tak, bo mam koła przecież, zostały koła z tego pojazdu, który rozmontowałem. Mam zawieszenia, zrobię przyczepę po prostu. Nie ma jak przyczepa, to nowa pojazd nie. No tak. Teraz to będzie taki dziwny rozkład mas. Będzie tak miotać nim. Chyba, że na przyczepę też da silnik. To trzy pojazdy, to może trzeba jeszcze kogoś zatrudnić. Pisać do kogoś na Steam, czy nie? Nie. Żeby pomógł wozić. Myślę, że I sobie poradzi. wyobrażasz tak sobie, pisać do ludzi, prosić ich, żeby ten, jakby, że taki, zbierasz taki cały gang, maksymalnie 8 osób jest na lobby, w Scrap Mechanic zbierasz te 8 osób. Czemu się nie smarcowali? No, albo 16. I zbierasz tyle osób i wtedy ten, lecisz. Taki wielki konwój z materiałami, wszystko zabierasz z tego, z... Sprawdzać skrzynki, kupować konta Steam i uruchamiać na komputerach i gdzie stoi, będę skrzynkami. Albo płacić ludziom za zabijanie czerwonych robotów na save'ach. A wiesz, że skrzynki nie da się do skrzynki przylepić? Da się. Nie. To jak ja to zrobiłem? Patrz. A. To ciekawe. Dziwne. Do ściany pewnie przylepiłeś. Pewnie tak. Dobra, gdzie są te koła? Dwa koła. To można rozebrać, to już nikomu nie jest potrzebne. Naprawdę, jak będzie potrzebne, to się zbuduje jeszcze jedno. Dwa koła i dwa amortyzatory. Inventory full. Cyk. Co ty robisz? Czemu tu nagle moja przyczepa leży na dachu? Stała na drodze. I mój pojazd trochę ją zignorował. Czy tam masz środek? Raz, dwa, trzy, cztery. 5, 6, 7, 8, 9, 10, O je, 11, jest. 12. O, jeden za szeroko. A co mi się też pojazd przychylił? Tyle waży te skrzynki, czy... Nie. Okej. A więc tak, masz spawaczy? Ty w sumie mogę zrobić drugi samochód, co ja robię? Przecież mogę zrobić drugi samochód do transportu drewna po prostu, czy tych materiałów. Przecież mamy dostatecznie dużo elementów, żeby Transportu śmieci. stać na coś takiego. Nas było. Tylko ja podmienię trochę, żeby całość była drewniana, to zamienię to na ten metal. Drewno jest lżejsze. Po prostu zrobię jeszcze jedno auto. No i dobrze. Ale pięknie by było, jakby ta gra miała lepsze FPS. Za dużo wymagasz. Prawda, za dużo wymagasz.
No ale wyobrażasz sobie, jaka ta drzewa była piękniejsza, gdyby na przykład wydajność tej drzewy była trzykrotnie większa? Słuchaj, ty jesteś game developerem. To od ciebie się takich rzeczy oczekuje, żebyś takie coś ktoś zrobił. No dobra, jak mi zapłacą, to wtedy coś Za młode ludzie nie robimy. płacą. Pan to młody, to mnie nie interesuje. Dasz sprawę? Czekaj. Daj sprawę. No czekaj no. Robię, już kończę przecież, widzisz. Dam ci nagrodę, jak mi dasz sprawę. Jakbym wcale nie miał mało poliwa. To masz więcej. Co się stało? Zdychasz? FPS-y się zmniejszyły. I trochę zawieszenie siadło. Ci powiem, że nawet nie jest źle, jeżeli chodzi o ilość tych ułojeń, które trzeba przetransportować, wiesz? Ty do siebie pakujesz? No a co mam z nimi zrobić? Nie wiem. Do mnie można zapakować. A już masz miejsce, gdzie można dospawać? Co się stało? Nie wiem, nagle zaczęło lagować. No tak, bo nasze pojazdy są zbyt blisko siebie. A, bo tu tutaj ta rura wystaje twoja. Poczekaj, do tyłu podjadę. Czemu nie jedziesz? Nie mogę do tyłu się ruszyć. Dobrze. Bo jedno koło chyba się kręci w drugą stronę, tak? Nie wiem. A, tu jedno koło się po prostu nie kręci. Czemu moja postać sama idzie? Dobra, to ja dospałem to jedno do mnie. Nie, czekaj, chodź tu, chodź tu. Chociaż dobra, sprawa do siebie. Nie no, dawaj tę ścianę. Weź to wycofaj na tamten szary kwadrat. Ja bym kończył ten film, wiesz? A właśnie, bo ja na czas nie patrzę, zapatrzyłem się. No to można go skończyć. No. No to Papa. co, do widzenia wszystkim. Cześć.